faktach sport czas na zawody Bratislavia Cup w kendo. Ta japońska sztuka walki wywodzi się z samurajskich pojedynków na miecze. Z tą tylko różnicą, że tu walczy się na bambusowe kije. Kendo jest sportową odmianą walki mieczem, sformalizowaną tak, żeby zawodnicy mogli zdobywać punkty, żeby mogli awansować w tej całej drabinie sportowej. Czyli wszystko wiadomo, jak ma być zadawany punkt, które miejsce, tak żeby było bezpiecznie i żeby to można było porównywać na całym świecie. Jak to punktują sędziowie? Na co kibice obserwujący takie zawody muszą zwrócić uwagę? Są cztery podstawowe miejsca, gdzie te punkty są uznawane. Pierwsze miejsce to jest głowa, men. Drugie miejsce to jest przedramię, czyli kote. Trzecie tułów, czyli do. I jest pnięcie w krtań z kij. I te cztery punkty są tylko i wyłącznie traktowane jako punkty sędziowane. Na to wszystko mamy założone zbroje, tak żeby nie było niebezpiecznie w tym momencie. Miecz jest bambusowy, także też jest to element taki, który powoduje, że no, urazy są bardzo rzadko. Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo ma bardzo dużo utytułowanych zawodniczek przede wszystkim, jeśli chodzi o samo w sobie kendo, czyli mamy wicemistrzynię Polski, mamy skład w kadry narodowej.